Miasto Gliwice stanęło do walki ze smogiem z nietypowej pozycji. Tuż u źródła zanieczyszczeń, a więc kominów posesji prywatnych oraz zakładów wykorzystujących piece opalane węglem. Podsumowaniem wykonywanych podczas zimy testów lotniczych badających poziom szkodliwych substancji w powietrzu była konferencja Dronem w smog, która miała miejsce w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice. Przez ostatnie dwa miesiące testowaliśmy drona wraz ze Strażą Miejską w Katowicach oraz Strażą Miejską w Gliwicach. Dron ten był wyposażony w czujnik, który jest w stanie wykryć spalanie śmieci. I podczas tych testów kilkukrotnie udało nam się takie miejsca namierzyć, w których te śmieci były spalane. I na podstawie tych wszystkich zgromadzonych doświadczeń opracowaliśmy metodykę wykonywania takich pomiarów i tymi właśnie wszystkimi doświadczeniami dzisiaj dzielimy się z naszymi gośćmi podczas konferencji. Zauważamy jako miasto Gliwice duży potencjał w technologii dronowej. Te testy, które były prowadzone w kilku dzielnicach Gliwic. W trakcie pomiarów trzeba przyznać, że większość tych dymów tak naprawdę nie stwierdzaliśmy w ich przypadku przekroczeń. Co należy podkreślić, że tutaj większość jakby tego smogowego oddziaływania instalacji grzewczych jest związana z niską jakością kotłów i paliw, które są spalane. Wydaje mi się, że to pokazuje też, że w Gliwicach jest już ta świadomość trochę wyższa i to, co my określamy jako spalanie odpadów, bo widzimy pióropusz dymu, jest tak naprawdę powodowane urządzeniem grzewczym, które należy wymienić. No i tutaj te terminy, które nas czekają, czyli najbliższy 2020, no też pokaże, że ilość tych kotłów będzie drastycznie spadać, co przyczyni się do zmniejszenia smogu. Na pewno należy na to liczyć, że jest to przyszłość na walkę ze smogiem, który tutaj niestety mamy na Śląsku w dużej mierze. Kontrole, które prowadzą strażnicy, mają zapobiegać temu, natomiast walka takim nowoczesnym sprzętem na pewno ułatwi pracę funkcjonariuszy i pozwoli na oczyszczenie troszeczkę tego powietrza. Uczestnicy konferencji mieli okazję dowiedzieć się, jak działa dron, co mierzy czujnik drona oraz w oparciu o jakie przepisy prawne jest przeprowadzana kontrola paleniska. Przedstawiono również metodykę wykonywania pomiarów oraz zalety posługiwania się tą metodą. Myślę, że dron to jest bardzo ciekawe narzędzie w rękach na przykład Straży Miejskiej jako narzędzie służące do walki z zanieczyszczeniami powietrza, ponieważ jest w stanie bardzo precyzyjnie wskazywać nam miejsca, w których palone są odpady. Dla nas, dla Straży Miejskiej, dla funkcjonariuszy prowadzących kontrolę to przede wszystkim czas. Nie musimy wchodzić bezpośrednio do piwnicy, do tam, gdzie są te paleniska. Możemy to zrobić odgórnie, nie musimy praktycznie każdego kontrolować. Widzimy, co się dzieje od razu po analizie tego, co się wydobywa z komina. To zdecydowanie przyspieszy cały proces kontrolny, a mieszkańcy nie mają się spodziewać tej kontroli. To ma być zaskoczenie. Mieszkaniec nie ma wiedzieć, że jest tak naprawdę do końca kontrolowany, aby można było prawidłowo przeprowadzić tą kontrolę. Dzisiaj mamy 3000, 4000, w Katowicach 5000 kontroli. Efekty są takie, jakie są. Nadal mamy smog. Czy ten sprzęt pozwoli? Na to powiemy sobie prawdopodobnie już za rok.